Mason James, rajdowiec światowej sławy, pędzi Dodgem Chargerem po swój najlepszy wynik na torze z przeszkodami. Nie, jeśli ja mogę się na chwilę wtrącić. Całkiem nieźle, siostro. Co tak wolno, Mason? Muszę wygrać ten wyścig. Mason James wygrywa! O, a co to jest? Mason James nagle napotyka na swojej drodze ogromne, tajemnicze pudełko. Patrz, mamy wskazówkę. Masonie Jamesie, potrzebujemy cię. Fragmenty tajnej mapy są poukrywane w różnych miejscach na świecie. Musisz je odnaleźć i złożyć mapę w całość, zanim będzie za późno. Użyjesz 8 specjalnych pojazdów, żeby dostać się w te niebezpieczne miejsca, w których ukryte są wskazówki. Liczymy na ciebie. Podpisano świat. To Tesla Model Y! Ta tajemnica coraz bardziej mi się podoba. Patrz, wskazówka! Malutkie szyszki wysokich drzew. Fragment mapy jest tam, gdzie ani wiatru, ani gwiazd. Wszyscy wiedzą, że sekwoje są najwyższe na świecie. Wyższe niż wszystkie budynki w mieście. Oczywiście! I mają naprawdę małe szyszki. Właśnie tak! Czyli jedziemy do Parku Narodowego Sekwoi w Kalifornii. Mason James i Kyla ruszają w drogę. Wow! Widzę wyraźnie caluteńkie niebo. Popatrz na te gwiazdy. Przecież nie znajdziemy tu nieba, na którym nie ma gwiazd. Ale jest las. Zaraz wjedziemy między gęste drzewa. Mason James wjeżdża swoją nową Teslą Model Y w drzewny tunel, w którym mieści się auto. Nie czuć tutaj wiatru i nie widać gwiazd, bo nad nami są drzewa, ale widzę coś bardzo ciekawego. To przecież nie jest drewniane, to musi być skarb, którego szukamy. Jedźmy! O nie! To Emerson Felix! Rajdowczyni światowej niesławy, obsesyjnie zbierająca rzadkie przedmioty i cenne skarby, właśnie kradnie naszą piramidę! Ha-ha! Masonie Jamesie, wygrałam! O-o! Kyla, musimy odzyskać ten skarb! Szybko! Nigdy mnie nie dogonisz, Masonie Jamesie! Mam pewien pomysł. Musimy zebrać jak najwięcej szyszek. Czas na wdrożenie planu B. Mason James zmienia kierunek. Małe hamowanko! Wow! Czy to są szyszki? To działa! Jeszcze się spotkamy, koleżanko Felix! Dzieci, pizza na stole! Już, mamo! Pyszny zapach zwycięstwa! Pizza! Ale co z tym? Słynny Mason James, badając skarb, odnajduje tajemniczą skrytkę. Wygląda jak kawałek mapy. To o tym mówiła pierwsza wskazówka z tajemniczego pudełka. Musimy natychmiast tam wrócić. Mason James nie wiedział jednak, że Emerson Felix ukryła się w pobliżu i wszystkiego bacznie słuchała. Mamy pierwszy fragment i myślę, że to dopiero początek tej wielkiej przygody. A ta piramida musi być wskazówką do naszego następnego miejsca. Czy kolejne wyzwanie zabierze Masona Jamesa tam, gdzie są piramidy? Jest tylko jeden sposób, żeby się przekonać. Mason
James, rajdowiec światowej sławy, podczas ostatniej misji znalazł tajemnicze pudełko pełne niespodzianek. A ta piramida musi być wskazówką do naszego następnego miejsca. A kiedy kładzie piramidę przed tajemniczym pudełkiem, otwierają się kolejne magiczne drzwi. Ten potężny Fort Bronco poradzi sobie ze wszystkim. Kayla, co mówi nasza wskazówka? Jadąc przez półwysep Yucatan w Meksyku, uważaj na jadowite węże. Skarb znajdziesz tam, gdzie stoi El Castillo. No to już wiemy, dokąd jedziemy. Podróżując po świecie, Mason James wiedział już, że w Meksyku znajdują się słynne piramidy. Oczywiście! To piramidy w mieście Chichen Itza. Tak, a najsłynniejsza nosi nazwę El Castillo. O nie! To rajdowczyni światowej niesławy Emerson Felix. Wygląda na to, że dotarła tu przed nami i zamierza zablokować nam przejazd. To ich spowolni, a ja rozwiążę podchwytliwą zagadkę. Powodzenia! Mason James i jego Ford Bronco wrzucają tryb off-road. Muszę wjechać na ten most. Nie jeśli ja, Emerson Felix, wjadę tu pierwsza. Utknęłam! Hej, musisz mi pomóc! Okej, Mason James musi rozwiązać zagadkę i szybko znaleźć skarb. Skarb znajdziesz tam, gdzie stoi El Castillo. Kayla, jeżdżę wokół piramidy, ale niczego tutaj nie widzę. Sprawdzę jeszcze, czy skarbu nie ma z tej strony. Uważaj na jadowite węże? No bo ta piramida ku czci boga Kukulkana nazywana jest przecież pierzastym wężem. Szybciej! No dalej! Było blisko. Na szczęście mój Ford Bronco był w stanie pokonać pierzastego węża. Patrz! Coś jest na szczycie piramidy! Tak! Pokonanie węża strzegącego piramidy odblokowało starożytny posąg. O nie! Emerson Felix już tam jest i chce zabrać nasz posąg! Nic się nie martw! Mason James zdążył już wezwać posiłki! Kayla! Szybko! Zabieraj posąg! Robi się, braciszku! Sorki, Emerson Felix! Tak! Nie! Zrobiliśmy to! Zobacz, czy coś jest w środku! Mason James słusznie przypuszczał, że złoty kangur ma specjalną skrytkę. I następny kawałek mapy! I patrzcie na to! Pasuje idealnie! Ciekawe, czemu to było w kangurze? Mason James zna odpowiedź. Jest tylko jedno miejsce, gdzie kangury żyją na wolności. Mam nadzieję, że to auto nas tam dowiezie. Tak! Idealne! Mason James, rajdowiec światowej sławy, jest na tropie skarbu podczas swojej najnowszej misji. Przeczytasz mi jeszcze raz tę wskazówkę z tajemniczego pudełka? Proszę bardzo. Kangur robi hop, krokodyl kłap. W
głębi daleko pod spodem, szukaj kolejnych map. Australia, to przecież kraj daleko pod spodem. Zatem wiemy, że jesteśmy we właściwym miejscu. A dzikie rejony trasy Gip River są idealnym miejscem do ukrycia skarbu. Mason, uważaj! O! Land Rover Defender z napędem 4x4. Z łatwością pokona rzekę. Spójrz, to park Windjana Gorge. Musimy się dostać na samą górę, żebyśmy wszystko dobrze widzieli. Ten most jest niestabilny. Wow, nie jestem pewien, czy nas utrzyma. Mason, co to za dźwięk? Krokodyle! Te gady są szybkie, skoczne i mają najbardziej zabójcze zęby na całym świecie. Musimy stąd uciekać. Mason James nastawia kontrolę trakcji i rusza w stronę góry. Wow! Wąwóz jest bardzo stromy i skalisty. Spójrz, jest jaskinia. Może wskazówka w głębi, pod spodem, ma dwa znaczenia, a mapę ukryto w jaskini. Ale wąwóz jest zbyt stromy. Nie dojedziemy tam. Ależ dojedziemy. Kanion się zawalił! Wow! Było blisko. Sprawdźmy, co za skarb kryje ta jaskinia. Mason James wjeżdża do środka. Jedzie w głąb jaskini. Tam w rogu jest coś bardzo błyszczącego. To musi być ukryty skarb. Nie! To nietoperze duszniki! Jedyne mięsożerne nietoperze w Australii! Bip, 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 bip. Fiuch. Co to jest? To musi być nasz skarb! Był ukryty za nietoperzami. Mason, co to za dźwięk? Wyjęcie skarbu uruchomiło tąpnięcie w jaskini. Mason, pośpiesz się! Mason James wywozi skarb, ledwo wydostaje się z jaskini i pędzi w stronę zawalonej przełęczy. Czas opuścić to miejsce! Uważaj na tego niedźwiedzia! W Australii nie ma niedźwiedzi! To niedźwiedź koala! To nie są niedźwiedzie. Koale to torbacze. A, uważaj na torbacze, koale! Mason James bezpiecznie powraca z Australii. Gdyby nie ten Land Rover, skończylibyśmy jako przekąska w brzuchu krokodyla. Sprawdźmy w końcu, co kryje w sobie ten skarb. Hej! Popatrz tu! Otwiera się! To kolejny kawałek mapy! Ale nie pasuje. Musimy odnaleźć jeszcze jeden fragment. Który musi być gdzieś w pobliżu zamku! Dobra, mamy też wskazówkę. Kiełbaski i precle. Stolicą jest Berlin. Jedź cicho i szybko, a znajdziesz coś w nim. Hej, spójrz! Tajemnicze pudełko! Wow, to jest szybki wóz. Berlin? Szybko! Chyba musimy się przejechać tym autem po słynnych ekspresowych drogach. Czas na Niemcy! Niestety Mason James nie wie, że Emerson Felix pilnie podsłuchiwała. Widzimy się już niedługo, Masonie Jamesie. Czekam na autobanie. Nie tracąc ani chwili, podróżnik światowej sławy, Mason James, mknie przez legendarny niemiecki autobahn. Wow! Ten Volkswagen ID4 nie boi się dużych prędkości. Okej, pędzi wiatrze. Pamiętaj, że mamy misję do wykonania. Przypomnisz, co było w tej zagadce z zamku? Kiełbaski i precle. Stolicą jest Berlin. Jedź cicho i szybko, a znajdziesz coś wnet. Berlin jest stolicą Niemiec, a szybko odnosi się oczywiście do słynnych niemieckich dróg.
po których można jeździć naprawdę szybko. Jesteśmy w dobrym miejscu. Teraz musimy pomyśleć, dokąd jechać. Bo autobahn ma ponad 13 tysięcy kilometrów. To ponad 100 tysięcy boisk do piłki nożnej. I wtedy Mason James zauważa zamek, który wygląda tak samo jak ten z wcześniejszej misji. To tutaj! Mason James odnalazł już miejsce, ale co dalej? Wow! Masonie Jamesie, zjedź mi z drogi! Muszę dojechać do skarbu! Ach, to rajdowczyni światowej niesławy, Emerson Felix! Musiała mnie śledzić aż tutaj. O, Mason, jej auto to błyskawica. Emerson zbiera pojazdy tak, jak cudze skarby. Ale to nie oznacza, że jej auto będzie idealne do tej misji. Gdzie jest ten skarb? A w tym czasie, super sprawa! Ta stacja ma stanowisko dla samochodów elektrycznych. Czas na ładowanie auta. Emerson Felix się popisuje, jaka jest głośna i potężna. Brum, brum, brum. A my będziemy potężni, ale cisi. Kyla, szybko, wskakuj w to Audi e-tron i przyjeżdżaj tu jak najszybciej. Wiem, o co chodzi w tej wskazówce. Spodziewałam się tego. Właśnie do ciebie jadę. Co tam? Jest napisane, jedź cicho i szybko. Dlatego w tajemniczym pudełku czekało na mnie elektryczne auto. Jest szybkie oraz ciche. Hej, gdzie jest ten skarb? Przez ten ryczący silnik Emerson zrozumiałem, że musimy jechać bardzo szybko i bardzo cicho, żeby znaleźć skarb. Muszę go znaleźć! Tak, może będziemy musieli się mijać. O tym właśnie myślałem. Zobaczmy, co nam to da. Żadnego skarbu! A jechałam tak szybko! Masonie Jamesie, nic tutaj nie ma! Nie bądź taka pewna! Kyla, gotowa? Pojazd naładowany i gotów do drogi, podróżniku. Raz, dwa, trzy, start! Wow. Musimy jechać szybciej! Łaś! Hej, co wy tam robicie? Moje radio się włącza i wyłącza! To działa, ale musimy jechać jeszcze szybciej. Szybciej? Tak, szybciej. Ten odcinek drogi nie ma limitu prędkości. Gotowa? Do startu? Gazu! Szybciej! Szybciej! Wytworzyła impuls energetyczny, który otworzył tajemne drzwi. Co się dzieje? Hej, auto jest zamknięte! I otwarte! Zaraz, znowu zamknięte! Ten elektryczny impuls zepsuł mi zamek! Emerson Felix, wszystko dobrze? Tak, ale byłoby lepiej, gdybyś oddał mi ten skarb. Nie ma szans! Czas rozwiązać tę tajemnicę! Czy to jest to, o czym ja myślę? Mason James zdobywa ostatni fragment mapy. Mamy to! Ale czego to właściwie jest mapa? Sekundeczka, patrz! Ten kompas jest dziwny. Przecież to mapa Florydy! Słoneczny stan! Zagadka rozwiązana! Jesteś pewien? Gdy Mason James i Kyla odwracają mapę, znajdują ukrytą wiadomość. Wielkie gratulacje! Dobra robota! Mapy nie wypuszczaj z rąk. Używaj swoich aut. Kolejna twa przygoda zawiedzie cię do gwiazd. Ekstra! Mason, Kyla, kolacja. Kolejna twa przygoda. Czy to oznacza przygodę na Florydzie? Jakie gwiazdy są na Florydzie? A może skarb jest lśniący lub schowany bardzo wysoko? Mason James, rajdowiec światowej sławy, pędzi Dodge'em Chargerem po swój najlepszy wynik na torze z przeszkodami. Nie, jeśli ja mogę się na chwilę wtrącić. Całkiem nieźle, siostro.
Co tak wolno, Mason? Muszę wygrać ten wyścig. Mason James wygrywa! O, a co to jest? Mason James nagle napotyka na swojej drodze ogromne, tajemnicze pudełko. Patrz, mamy wskazówkę. Masonie Jamesie, potrzebujemy cię. Fragmenty tajnej mapy są poukrywane w różnych miejscach na świecie. Musisz je odnaleźć i złożyć mapę w całość, zanim będzie za późno. Użyjesz 8 specjalnych pojazdów, żeby dostać się w te niebezpieczne miejsca, w których ukryte są wskazówki. Liczymy na ciebie. Podpisano świat. To Tesla Model Y! Ta tajemnica coraz bardziej mi się podoba. Patrz, wskazówka! Malutkie szyszki wysokich drzew. Fragment mapy jest tam, gdzie ani wiatru, ani gwiazd. Wszyscy wiedzą, że sekwoje są najwyższe na świecie. Wyższe niż wszystkie budynki w mieście. Oczywiście! I mają naprawdę małe szyszki. Właśnie tak! Czyli jedziemy do Parku Narodowego Sekwoi w Kalifornii. Mason James i Kyla ruszają w drogę. Wow! Widzę wyraźnie caluteńkie niebo. Popatrz na te gwiazdy. Przecież nie znajdziemy tu nieba, na którym nie ma gwiazd. Ale jest las. Zaraz wjedziemy między gęste drzewa. Mason James wjeżdża swoją nową Teslą Model Y w drzewny tunel, w którym mieści się auto. Nie czuć tutaj wiatru i nie widać gwiazd, bo nad nami są drzewa, ale widzę coś bardzo ciekawego. To przecież nie jest drewniane, to musi być skarb, którego szukamy. Jedźmy! O nie! To Emerson Felix! Rajdowczyni światowej niesławy, obsesyjnie zbierająca rzadkie przedmioty i cenne skarby, właśnie kradnie naszą piramidę! Ha, ha! Masonie Jamesie, wygrałam! O-o! Kyla, musimy odzyskać ten skarb! Szybko! Nigdy mnie nie dogonisz, Masonie Jamesie! Mam pewien pomysł. Musimy zebrać jak najwięcej szyszek. Czas na wdrożenie planu B. Mason James zmienia kierunek. Małe hamowanko! Wow! Czy to są szyszki? To działa! Jeszcze się spotkamy, koleżanko Felix! Dzieci, pizza na stole! Już, mamo! Pyszny zapach zwycięstwa! Pizza! Ale co z tym? Słynny Mason James, badając skarb, odnajduje tajemniczą skrytkę. Wygląda jak kawałek mapy. To o tym mówiła pierwsza wskazówka z tajemniczego pudełka. Musimy natychmiast tam wrócić. Mason James nie wiedział jednak, że Emerson Felix ukryła się w pobliżu i wszystkiego bacznie słuchała. Mamy pierwszy fragment i myślę, że to dopiero początek tej wielkiej przygody. A ta piramida musi być wskazówką do naszego następnego miejsca. Czy kolejne wyzwanie zabierze Masona Jamesa tam, gdzie są piramidy? Jest tylko jeden sposób, żeby się przekonać. Mason James, rajdowiec światowej sławy, podczas ostatniej misji znalazł tajemnicze pudełko pełne niespodzianek. A ta piramida musi być wskazówką do naszego następnego miejsca. A kiedy kładzie piramidę przed tajemniczym pudełkiem, otwierają się kolejne magiczne drzwi.
Ten potężny Ford Bronco poradzi sobie ze wszystkim. Kyla, co mówi nasza wskazówka? Jadąc przez półwysep Yucatan w Meksyku, uważaj na jadowite węże. Skarb znajdziesz tam, gdzie stoi El Castillo. No to już wiemy, dokąd jedziemy. Podróżując po świecie, Mason James wiedział już, że w Meksyku znajdują się słynne piramidy. Oczywiście! To piramidy w mieście Chichen Itza. Tak! A najsłynniejsza nosi nazwę El Castillo. O nie! To rajdowczyni światowej niesławy Emerson Felix! Wygląda na to, że dotarła tu przed nami i zamierza zablokować nam przejazd. To ich spowolni, a ja rozwiążę podchwytliwą zagadkę. Powodzenia! Mason James i jego Ford Bronco wrzucają tryb off-road. Muszę wjechać na ten most. Nie jeśli ja, Emerson Felix, wjadę tu pierwsza. Okej. Mason James musi rozwiązać zagadkę i szybko znaleźć skarb. Skarb znajdziesz tam, gdzie stoi El Castillo. Kyla, jeżdżę wokół piramidy, ale niczego tutaj nie widzę. Sprawdzę jeszcze, czy skarbu nie ma z tej strony. Uważaj na jadowite węże? No bo ta piramida ku czci boga Kukulkana nazywana jest przecież pierzastym wężem. Szybciej! No dalej! Było blisko. Na szczęście mój Ford Bronco był w stanie pokonać pierzastego węża. Patrz! Coś jest na szczycie piramidy! Tak! Pokonanie węża strzegącego piramidy odblokowało starożytny posąg. O nie! Emerson Felix już tam jest i chce zabrać nasz posąg! Nic się nie martw! Mason James zdążył już wezwać posiłki! Kyla! Szybko! Zabieraj posąg! Robi się, braciszku! Sorki, Emerson Felix! Tak! Nie! Zrobiliśmy to! Zobacz, czy coś jest w środku! Mason James słusznie przypuszczał, że złoty kangur ma specjalną skrytkę. I następny kawałek mapy! I patrzcie na to! Pasuje idealnie! Ciekawe, czemu to było w kangurze? Mason James zna odpowiedź. Jest tylko jedno miejsce, gdzie kangury żyją na wolności. Mam nadzieję, że to auto nas tam dowiezie. Tak! Idealne! Mason James, rajdowiec światowej sławy, jest na tropie skarbu podczas swojej najnowszej misji. Przeczytasz mi jeszcze raz tę wskazówkę z tajemniczego pudełka? Proszę bardzo. Kangur robi hop, krokodyl kłap. W głębi daleko pod spodem szukaj kolejnych map. Australia to przecież kraj daleko pod spodem. Zatem wiemy, że jesteśmy we właściwym miejscu. A dzikie rejony trasy Gip River są idealnym miejscem do ukrycia skarbu. Mason, uważaj! O! Land Rover Defender z napędem 4x4. Z łatwością pokona rzekę. Rum, rum, rum.
Spójrz, to park Windjana Gorge. Musimy się dostać na samą górę, żebyśmy wszystko dobrze widzieli. Ten most jest niestabilny. Wow, nie jestem pewien, czy nas utrzyma. Mason, co to za dźwięk? Krokodyle! Te gady są szybkie, skoczne i mają najbardziej zabójcze zęby na całym świecie. Musimy stąd uciekać. Mason James nastawia kontrolę trakcji i rusza w stronę góry. Wow! Wąwóz jest bardzo stromy i skalisty. Spójrz, jest jaskinia. Może wskazówka w głębi pod spodem ma dwa znaczenia, a mapę ukryto w jaskini. Ale wąwóz jest zbyt stromy. Nie dojedziemy tam. Ależ dojedziemy. Kanion się zawalił! Wow! Było blisko. Sprawdźmy, co za skarb kryje ta jaskinia. Mason James wjeżdża do środka. Jedzie w głąb jaskini. Tam w rogu jest coś bardzo błyszczącego. To musi być ukryty skarb. Nie! To nietoperze duszniki! Jedyne mięsożerne nietoperze w Australii! Bip, 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 bip! Fiuch. Co to jest? To musi być nasz skarb! Był ukryty za nietoperzami! Mason, co to za dźwięk? Wyjęcie skarbu uruchomiło tąpnięcie w jaskini. Mason, pośpiesz się! Mason James wywozi skarb, ledwo wydostaje się z jaskini i pędzi w stronę zawalonej przełęczy. Czas opuścić to miejsce! Uważaj na tego niedźwiedzia! W Australii nie ma niedźwiedzi! To niedźwiedź koala! To nie są niedźwiedzie. Koale to torbacze. A, uważaj na torbacze, koale! Mason James bezpiecznie powraca z Australii. Gdyby nie ten Land Rover, skończylibyśmy jako przekąska w brzuchu krokodyla. Sprawdźmy w końcu, co kryje w sobie ten skarb. Hej! Popatrz tu! Otwiera się! To kolejny kawałek mapy! Ale nie pasuje. Musimy odnaleźć jeszcze jeden fragment. Który musi być gdzieś w pobliżu zamku! Dobra, mamy też wskazówkę. Kiełbaski i precle. Stolicą jest Berlin. Jedź cicho i szybko, a znajdziesz coś w nim. Hej, spójrz! Tajemnicze pudełko! Wow, to jest szybki wóz. Berlin? Szybko! Chyba musimy się przejechać tym autem po słynnych ekspresowych drogach. Czas na Niemcy. Niestety Mason James nie wie, że Emerson Felix pilnie podsłuchiwała. Widzimy się już niedługo, Masonie Jamesie. Czekam na autobanie. Nie tracąc ani chwili, podróżnik światowej sławy, Mason James mknie przez legendarny niemiecki autobahn. Wow! Ten Volkswagen ID4 nie boi się dużych prędkości. Okej, pędzi wiatrze. Pamiętaj, że mamy misję do wykonania. Przypomnisz, co było w tej zagadce z zamku? Kiełbaski i precle. Stolicą jest Berlin. Jedź cicho i szybko, a znajdziesz coś wnet. Berlin jest stolicą Niemiec. A szybko odnosi się oczywiście do słynnych niemieckich dróg, po których można jeździć naprawdę szybko. Jesteśmy w dobrym miejscu. Teraz musimy pomyśleć, dokąd jechać. Bo autobahn ma ponad 13 tysięcy kilometrów. To ponad 100 tysięcy boisk do piłki nożnej. I wtedy Mason James zauważa zamek, który wygląda tak samo jak ten z wcześniejszej misji. To tutaj! Mason James odnalazł już miejsce, ale co dalej? Wow! Masonie Jamesie, zjedź mi z drogi!
Muszę dojechać do skarbu. Ach, to rajdowczyni światowej niesławy, Emerson Felix. Musiała mnie śledzić aż tutaj. O, Mason, jej auto to błyskawica. Emerson zbiera pojazdy tak, jak cudze skarby. Ale to nie oznacza, że jej auto będzie idealne do tej misji. Gdzie jest ten skarb? A w tym czasie, super sprawa! Ta stacja ma stanowisko dla samochodów elektrycznych. Czas na ładowanie auta. Emerson Felix się popisuje, jaka jest głośna i potężna. Brum, brum, brum. A my będziemy potężni, ale cisi. Kyla, szybko, wskakuj w to Audi e-tron i przyjeżdżaj tu jak najszybciej. Wiem, o co chodzi w tej wskazówce. Spodziewałam się tego. Właśnie do ciebie jadę. Co tam? Jest napisane, jedź cicho i szybko. Dlatego w tajemniczym pudełku czekało na mnie elektryczne auto. Jest szybkie oraz ciche. Hej, gdzie jest ten skarb? Przez ten ryczący silnik Emerson zrozumiałem, że musimy jechać bardzo szybko i bardzo cicho, żeby znaleźć skarb. Muszę go znaleźć! Tak, może będziemy musieli się mijać. O tym właśnie myślałem. Zobaczmy, co nam to da. Ach! Żadnego skarbu! A jechałam tak szybko! Masonie Jamesie, nic tutaj nie ma! Nie bądź taka pewna! Kyla, gotowa? Pojazd naładowany i gotów do drogi, podróżniku. Raz, dwa, trzy, start! Wow. Musimy jechać szybciej! Hej, co wy tam robicie? Moje radio się włącza i wyłącza! To działa, ale musimy jechać jeszcze szybciej. Szybciej? Tak, szybciej. Ten odcinek drogi nie ma limitu prędkości. Gotowa? Do startu? Gazu! Szybciej! Szybciej! Ogromna prędkość wytworzyła impuls energetyczny, który otworzył tajemne drzwi. Co się dzieje? Hej, auto jest zamknięte! I otwarte! Zaraz, znowu zamknięte! Ten elektryczny impuls zepsuł mi zamek! Emerson Felix, wszystko dobrze? Tak, ale byłoby lepiej, gdybyś oddał mi ten skarb. Nie ma szans! Czas rozwiązać tę tajemnicę! Czy to jest to, o czym ja myślę? Mason James zdobywa ostatni fragment mapy. Mamy to! Ale czego to właściwie jest mapa? Sekundeczka, patrz! Ten kompas jest dziwny. Przecież to mapa Florydy! Słoneczny stan! Zagadka rozwiązana! Jesteś pewien? Gdy Mason James i Kyla odwracają mapę, znajdują ukrytą wiadomość. Wielkie gratulacje! Dobra robota! Mapy nie wypuszczaj z rąk! Używaj swoich aut! Kolejna twa przygoda zawiedzie cię do gwiazd! Ekstra! Mason, Kyla, kolacja! Kolejna twa przygoda. Czy to oznacza przygodę na Florydzie? Jakie gwiazdy są na Florydzie? A może skarb jest lśniący lub schowany bardzo wysoko? Mason James, rajdowiec światowej sławy, pędzi Dodge'em Chargerem po swój najlepszy wynik na torze z przeszkodami. Nie, jeśli ja mogę się na chwilę wtrącić. Całkiem nieźle, siostro. Co tak wolno, Mason? Muszę wygrać ten wyścig. Mason James wygrywa! O, a co to jest? Mason James nagle napotyka na swojej drodze ogromne, tajemnicze pudełko.
Patrz, mamy wskazówkę. Mason i Jamesie, potrzebujemy cię. Fragmenty tajnej mapy są poukrywane w różnych miejscach na świecie. Musisz je odnaleźć i złożyć mapę w całość, zanim będzie za późno. Użyjesz 8 specjalnych pojazdów, żeby dostać się w te niebezpieczne miejsca, w których ukryte są wskazówki. Liczymy na ciebie. Podpisano świat. To Tesla Model Y! Ta tajemnica coraz bardziej mi się podoba. Patrz, wskazówka! Malutkie szyszki wysokich drzew. Fragment mapy jest tam, gdzie ani wiatru, ani gwiazd. Wszyscy wiedzą, że sekwoje są najwyższe na świecie. Wyższe niż wszystkie budynki w mieście. Oczywiście! I mają naprawdę małe szyszki. Właśnie tak! Czyli jedziemy do Parku Narodowego Sekwoi w Kalifornii. Mason, James i Kyla ruszają w drogę. Wow! Widzę wyraźnie caluteńkie niebo. Popatrz na te gwiazdy. Przecież nie znajdziemy tu nieba, na którym nie ma gwiazd. Ale jest las. Zaraz wjedziemy między gęste drzewa. Mason James wjeżdża swoją nową Teslą Model Y w drzewny tunel, w którym mieści się auto. Nie czuć tutaj wiatru i nie widać gwiazd, bo nad nami są drzewa, ale widzę coś bardzo ciekawego. To przecież nie jest drewniane, to musi być skarb, którego szukamy. Jedźmy! O nie! To Emerson Felix! Rajdowczyni światowej niesławy, obsesyjnie zbierająca rzadkie przedmioty i cenne skarby, właśnie kradnie naszą piramidę! Ha, ha! Masonie Jamesie, wygrałam! O-o! Kyla, musimy odzyskać ten skarb! Szybko! Nigdy mnie nie dogonisz, Masonie Jamesie! Mam pewien pomysł. Musimy zebrać jak najwięcej szyszek. Czas na wdrożenie planu B. Mason James zmienia kierunek. Małe hamowanko! Wow! Czy to są szyszki? To działa! Jeszcze się spotkamy, koleżanko Felix! Dzieci, pizza na stole! Już, mamo! Pyszny zapach zwycięstwa! Pizza! Ale co z tym? Słynny Mason James, badając skarb, odnajduje tajemniczą skrytkę. Wygląda jak kawałek mapy. To o tym mówiła pierwsza wskazówka z tajemniczego pudełka. Musimy natychmiast tam wrócić. Mason James nie wiedział jednak, że Emerson Felix ukryła się w pobliżu i wszystkiego bacznie słuchała. Mamy pierwszy fragment i myślę, że to dopiero początek tej wielkiej przygody. A ta piramida musi być wskazówką do naszego następnego miejsca. Czy kolejne wyzwanie zabierze Masona Jamesa tam, gdzie są piramidy? Jest tylko jeden sposób, żeby się przekonać. Mason James, rajdowiec światowej sławy, podczas ostatniej misji znalazł tajemnicze pudełko pełne niespodzianek. A ta piramida musi być wskazówką do naszego następnego miejsca. A kiedy kładzie piramidę przed tajemniczym pudełkiem, otwierają się kolejne magiczne drzwi. Ten potężny Ford Bronco poradzi sobie ze wszystkim. Kyla, co mówi nasza wskazówka? Jadąc przez półwysep Yucatan w Meksyku, uważaj na jadowite węże. Skarb znajdziesz tam, gdzie stoi El Castillo. No to już wiemy, dokąd jedziemy. Podróżując po świecie, Mason James wiedział już, że w Meksyku znajdują się słynne piramidy. Oczywiście! To piramidy w mieście Chichen Itza.
Tak, a najsłynniejsza nosi nazwę El Castillo. O nie! To rajdowczyni światowej niesławy Everson Felix. Wygląda na to, że dotarła tu przed nami i zamierza zablokować nam przejazd. Wow! To ich spowolni, a ja rozwiążę podchwytliwą zagadkę. Powodzenia! Mason James i jego Ford Bronco wrzucają tryb off-road. Muszę wjechać na ten most. Wow! Nie jeśli ja, Emerson Felix, wjadę tu pierwsza. Okej, Mason James musi rozwiązać zagadkę i szybko znaleźć skarb. Skarb znajdziesz tam, gdzie stoi El Castillo. Kyla, jeżdżę wokół piramidy, ale niczego tutaj nie widzę. Sprawdzę jeszcze, czy skarbu nie ma z tej strony. Uważaj na jadowite węże. No bo ta piramida ku czci boga Kukulkana nazywana jest przecież pierzastym wężem. Szybciej! No dalej! Było blisko. Na szczęście mój Ford Bronco był w stanie pokonać pierzastego węża. Patrz! Coś jest na szczycie piramidy! Tak! Pokonanie węża strzegącego piramidy odblokowało starożytny posąg. O nie! Emerson Felix już tam jest i chce zabrać nasz posąg! Nic się nie martw! Mason James zdążył już wezwać posiłki! Kyla, szybko! Zabieraj posąg! Robi się, braciszku. Sorki, Emerson Felix. Tak. Nie! Zrobiliśmy to. Zobacz, czy coś jest w środku. Mason James słusznie przypuszczał, że złoty kangur ma specjalną skrytkę. I następny kawałek mapy. I patrzcie na to! Pasuje idealnie! Ciekawe, czemu to było w kangurze? Mason James zna odpowiedź. Jest tylko jedno miejsce, gdzie kangury żyją na wolności. Mam nadzieję, że to auto nas tam dowiezie. Tak! Idealne! Mason James, rajdowiec światowej sławy, jest na tropie skarbu podczas swojej najnowszej misji. Przeczytasz mi jeszcze raz tę wskazówkę z tajemniczego pudełka? Proszę bardzo. Kangur robi hop, krokodyl kłap. W głębi daleko pod spodem szukaj kolejnych map. Australia to przecież kraj daleko pod spodem. Zatem wiemy, że jesteśmy we właściwym miejscu. A dzikie rejony trasy Gip River są idealnym miejscem do ukrycia skarbu. Mason, uważaj! O! Land Rover Defender z napędem 4x4. Z łatwością pokona rzekę. Spójrz, to Park Winjana Gorge. Musimy się dostać na samą górę, żebyśmy wszystko dobrze widzieli. Ten most jest niestabilny. Wow, nie jestem pewien, czy nas utrzyma. Mason, co to za dźwięk? Krokodyle!
szybkie, skoczne i mają najbardziej zabójcze zęby na całym świecie. Musimy stąd uciekać. Mason James nastawia kontrolę trakcji i rusza w stronę góry. Wow! Wąwóz jest bardzo stromy i skalisty. Spójrz, jest jaskinia. Może wskazówka w głębi pod spodem ma dwa znaczenia, a mapę ukryto w jaskini. Ale wąwóz jest zbyt stromy. Nie dojedziemy tam. Ależ dojedziemy. Kanion się zawalił! Wow! Było blisko. Sprawdźmy, co za skarb kryje ta jaskinia. Mason James wjeżdża do środka. Jedzie w głąb jaskini. Tam w rogu jest coś bardzo błyszczącego. To musi być ukryty skarb. Nie! To nietoperze duszniki! Jedyne mięsożerne nietoperze w Australii! Bip, 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 bip! Fiuch. Co to jest? To musi być nasz skarb! Był ukryty za nietoperzami! Mason, co to za dźwięk? Wyjęcie skarbu uruchomiło tątnięcie w jaskini. Mason, pośpiesz się! Mason James wywozi skarb, ledwo wydostaje się z jaskini i pędzi w stronę zawalonej przełęczy. Czas opuścić to miejsce! Uważaj na tego niedźwiedzia! W Australii nie ma niedźwiedzi! To niedźwiedź koala! To nie są niedźwiedzie. Koale to torbacze. A, uważaj na torbacze, koale! Mason James bezpiecznie powraca z Australii. Gdyby nie ten Land Rover, skończylibyśmy jako przekąska w brzuchu krokodyla. Sprawdźmy w końcu, co kryje w sobie ten skarb. Hej! Popatrz tu! Otwiera się! To kolejny kawałek mapy! Ale nie pasuje. Musimy odnaleźć jeszcze jeden fragment. Który musi być gdzieś w pobliżu zamku! Dobra, mamy też wskazówkę. Kiełbaski i precle. Stolicą jest Berlin. Jedź cicho i szybko, a znajdziesz coś w nim. Hej, spójrz! Tajemnicze pudełko! Wow, to jest szybki wóz. Berlin? Szybko! Chyba musimy się przejechać tym autem po słynnych ekspresowych drogach. Czas na Niemcy. Niestety Mason James nie wie, że Emerson Felix pilnie podsłuchiwała. Widzimy się już niedługo, Masonie Jamesie. Czekam na autobanie. Nie tracąc ani chwili, podróżnik światowej sławy, Mason James mknie przez legendarny niemiecki autobahn. Wow! Ten Volkswagen ID4 nie boi się dużych prędkości. Okej, pędzi wiatrze. Pamiętaj, że mamy misję do wykonania. Przypomnisz, co było w tej zagadce z zamku? Kiełbaski i precle. Stolicą jest Berlin. Jedź cicho i szybko, a znajdziesz coś wnet. Berlin jest stolicą Niemiec. A szybko odnosi się oczywiście do słynnych niemieckich dróg, po których można jeździć naprawdę szybko. Jesteśmy w dobrym miejscu. Teraz musimy pomyśleć, dokąd jechać. Bo autobahn ma ponad 13 tysięcy kilometrów. To ponad 100 tysięcy boisk do piłki nożnej. I wtedy Mason James zauważa zamek, który wygląda tak samo jak ten z wcześniejszej misji. To tutaj! Mason James odnalazł już miejsce, ale co dalej? Wow! Masonie Jamesie, zjedź mi z drogi! Muszę dojechać do skarbu. Ach, to rajdowczyni światowej niesławy, Emerson Felix. Musiała mnie śledzić aż tutaj. O-o, Mason, jej auto to błyskawica. Emerson zbiera pojazdy tak, jak cudze skarby. Ale to nie oznacza, że jej auto będzie idealne do tej misji. Gdzie jest ten skarb? A w tym czasie, super sprawa! Ta stacja ma stanowisko dla samochodów elektrycznych. Czas na ładowanie auta. Emerson Felix się popisuje, jaka jest głośna i potężna. Brum, brum, brum.
A my będziemy potężni, ale cisi. Kajla, szybko, wskakuj w to Audi e-tron i przyjeżdżaj tu jak najszybciej. Wiem, o co chodzi w tej wskazówce. Spodziewałam się tego. Właśnie do ciebie jadę. Co tam? Jest napisane, jedź cicho i szybko. Dlatego w tajemniczym pudełku czekało na mnie elektryczne auto. Jest szybkie oraz ciche. Hej! Gdzie jest ten skarb? Przez ten ryczący silnik Emerson zrozumiałem, że musimy jechać bardzo szybko i bardzo cicho, żeby znaleźć skarb. Muszę go znaleźć! Tak! Może będziemy musieli się mijać. O tym właśnie myślałem. Zobaczmy, co nam to da. A! Żadnego skarbu! A jechałam tak szybko! Mason i Jamesie, nic tutaj nie ma! Nie bądź taka pewna! Kajla, gotowa? Pojazd naładowany i gotów do drogi, podróżniku. Raz, dwa, trzy, start! Wow! Musimy jechać szybciej! Łaś! Hej! Co wy tam robicie? Moje radio się włącza i wyłącza! To działa, ale musimy jechać jeszcze szybciej! Szybciej? Tak, szybciej! Ten odcinek drogi nie ma limitu prędkości! Gotowa? Do startu? Gazu! Szybciej! Szybciej! Ogromna prędkość wytworzyła impuls energetyczny, który otworzył tajemne drzwi. Co się dzieje? Hej, auto jest zamknięte! O, i otwarte! Zaraz, znowu zamknięte! Ten elektryczny impuls zepsuł mi zamek! Emerson Felix, wszystko dobrze? Tak, ale byłoby lepiej, gdybyś oddał mi ten skarb. Nie ma szans! Czas rozwiązać tę tajemnicę! Czy to jest to, o czym ja myślę? Mason James zdobywa ostatni fragment mapy. Mamy to! Ale czego to właściwie jest mapa? Sekundeczka, patrz! Ten kompas jest dziwny. Przecież to mapa Florydy! Słoneczny stan! Zagadka rozwiązana! Jesteś pewien? Gdy Mason James i Kajla odwracają mapę, znajdują ukrytą wiadomość. Wielkie gratulacje! Dobra robota! Mapy nie wypuszczaj z rąk! Używaj swoich aut! Kolejna twa przygoda zawiedzie cię do gwiazd! Ekstra! Mason, Kajla, kolacja! Kolejna twa przygoda. Czy to oznacza przygodę na Florydzie? Jakie gwiazdy są na Florydzie? A może skarb jest lśniący lub schowany bardzo wysoko? Albo może...